Ale to tak zważywszy, że trochę wiadomo, jeżeli bierzemy pod uwagę dwie płyty i to jeszcze te 10 lat przerwy, to tego materiału do próbowania jest niemało. Znaczy nie, właśnie niedużo. I problem jest taki, czy nie czujecie się też troszeczkę zmęczeni graniem na przykład zbliżonych do siebie setlist. Ja wiem, że tu można wiadomo tasować z tych dwóch albumów, jakieś te setlisty zmieniać, ale jednak możliwości są ograniczone. Czy to nie jest trochę męczące? Nie. Nie, może mało rady. Powinno być koniec. Nie. Słuchaj, no jakby to sumować, mamy do zagrania spokojnie około z numerami, które są niepublikowane. Na przykład mamy ponad 40 numerów, to nie ma problemu z tasowaniem. To już jest prawie wysyłką. No, to jest jeżeli chodzi o częstotliwość grania, to po prostu naprawdę nam się to nie nudzi. Czyli a wręcz przeciwnie. Nie macie takich problemów, że na przykład jest jakiś utwór, którego szczerze nienawidzicie ze względu na... Nie, no proszę cię, to, a poza to tym pomyliłeś każdym... pytania z, do tego zespołu. A poza tym na każdym koncercie te ale utwory brzmią inaczej. Dokładnie, chociażby dzisiaj. Tak. Dzisiaj jest, na przykład jutro. Jesteśmy bardzo zadowoleni, jest to wyperlone. Gdzie według was najlepiej można zjeść pszenic? W McDonaldzie! Nie wiem, nie wiem. Na przykład genialnie było dzisiaj tutaj przed chwilą. Tak, bardzo. Chcieliśmy naprawdę podziękować, bo to było... Prawie tak dobrze jak w Kasztelański. Nie, ja myślę, że nawet mogło to się lepiej. Się mogło zrobić przykro. Przepraszam, przepraszam. Nie kolega żartował. A ma taki trochę żart siermiężny. Ale chodziło mu o to, że było pysznie. To znaczy, jeżeli tak dalej pójdzie, to będę odnosił ja wrażenie, że w Krzemicy można wszędzie zjeść świetnie. Tak. Nie tylko w Kasztelańskiej. Zapukam po wyjście do później. Można zjeść. Bo ja w zeszłym roku byłem w Kasztelańskiej. Do widzenia. No dobra, no to chyba tyle, nie? Możemy tak? Tak, możemy widzenia. Tak, myślę, że... Pozdrawiamy telewidzów. A nawet internautów. Pozdrawiamy internautów, telewidzów. Wszystkich miłośników koła Fortuny. Pozdrawiamy internetową i machamy, telewizję. Familiada. Tak. Trzebnica. Machamy superstar. Na napisach, Przemysław. Stolicą jakiego kraju jest Lima? Trzebnicy. Trzebnicy. Chcieliśmy zareklamować markę Subaru Trzebnica International. Tak. To w takim razie dziękujemy bardzo. Dobranoc. Dziękujemy.